bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie słowa uznania, gratulacje i wyrazy radości z okazji niezwykle prestiżowej nagrody, jaką dostaliśmy za realizację Goplany na scenie Opery Narodowej. To jest nagroda w kategorii dzieło odkryte na nowo i ona właściwie, ta kategoria, opowiada o losie Opus Magnum wybitnego kompozytora Władysława Żeleńskiego, który za życia uznawany był za następcę Moniuszki, a z powodów dla mnie niepojętych zniknął albo jest mało obecny w pejzażu polskiego życia muzycznego i kulturalnego. Chciałbym wszystkim Państwu podziękować, którzy się odezwaliście w ten czy inny sposób, bo tych gratulacji spłynęło do mnie bardzo wiele, a równocześnie serdecznie pogratulować zespołowi Teatru Wielkiego, w szczególności solistom Małgorzacie Waleskiej, Edycie Piaseckiej, Mariuszowi Godleskiemu, Arnoldowi Ludkowskiemu, także pozostałym śpiewakom, orkiestrze z Grzegorzem Nowakiem, no i Januszowi Wiśniewskiemu, który wszystko wyreżyserował, zaprojektował kostiumy, scenografię. Najważniejsze było uznanie publiczności, ale też każde uznanie międzynarodowej krytyki, a ta nagroda jest jego najwyższym wyrazem, cieszy, bo my mamy poczucie przynależności do czołowych teatrów świata, ale nieustannie musimy je potwierdzać kolejnymi dokonaniami artystycznymi. A zatem mamy dobre powody, żeby się cieszyć, ja mam dobre powody, żeby Państwu dziękować, żeby gratulować i bądźmy pełni nadziei, że w przyszłym roku Eros i Psyche spotka się z podobnym uznaniem, a być może pojawiły się w paru innych kategoriach. Oby tak było. Dziękuję bardzo.